sterowanie roletami, sterowanie lamelkami, czyli żaluzjami, połączona z systemem SATEL oraz systemem sterowników AMPIO wraz z ładną otoczką aplikacji. To wszystko w tym odcinku. Zostańcie z nami. Systemu jest, jak zawsze w naszych realizacjach, najczęściej centrala alarmowa SATEL Integra, wyposażona przy wyjściu w klawiaturę systemową wraz z czytnikiem pastylek zbliżeniowych. Ta klawiatura służy głównie do wyjścia z obiektu i tą klawiaturą uruchamiamy najczęściej system alarmowy. Oczywiście inne funkcje też są dostępne. U góry mamy czujki z linii Slim i możemy poruszyć się dalej do salonu, w którym już mamy trochę więcej automatyki. I w tej automatyce głównym panelem sterującym jest klawiatura INT-TSI. Jest to klawiatura satelowa, w której za chwilę pokażę kolejne funkcje. Tylko trzeba sobie zamknąć rolety. Aby je zamknąć, możemy użyć funkcji zamknij rolety w całym domu. Klawiaturą sterującą, panelem sterującym jest klawiatura INT-TSI marki SATEL. Klawiatura wyposażona w panel dotykowy, w którym możemy zarządzać całym naszym domem. Najczęściej są to furtki, brama garażowa, brama wjazdowa, rolety w salonie, dodatkowe oświetlenie, podświetlenie LED, rolety podzielone na grupy, kamery podłączone do systemu IP, również z podglądem na tablecie, podglądem na telefonie. Zdarzenia, timery, to jest bardzo ważne, gdzie możemy o którejś godzinie uruchomić daną scenę, rolety, alarm, oświetlenie przypodłogowe, oświetlenie czujek. Bo mamy tutaj również w systemie czujki Luny w nowej wersji Slim, oświetlenie ścienne, zewnętrzne, jakieś iluminacje, front. To są ikonki wirtualne. Pamiętajmy, że decydując się na taki system, możemy taki layout sobie zmieniać, dokładać nowe ikonki, nową funkcjonalność. Natomiast dzisiaj skupimy się głównie na roletach, ale jak jeszcze jesteśmy na lamelkach, ale jak jesteśmy jeszcze tutaj, to pokażę, jak działają również te nowe czujniki w wersji Slim Luna. Proszę zobaczyć, jak przechodzimy, nam się zapala od razu lampeczka. I to są wersje z PET-em, czyli odporny na zwierzaczki. Tak? Teraz nie złapała. O, proszę. A u góry mamy, jeszcze podejdziemy sobie. U góry mamy czujki dodatkowo dualne, które mają jeszcze dodatkowo mikrofale i one charakteryzują się tym, że mają dodatkowe inne światełko, ponieważ mikrofala oświetla światłem zielonym, a niebieskim światłem. O, tu mamy drugie. Tak, zobaczcie. Tak, Luny są teraz zaprogramowane w taki sposób, żeby nam podświetlały korytarze w nocy.
po to, żebyśmy mogli pójść sobie do toalety albo zrobić herbatę w kuchni, nie korzystając ze światła. W tej chwili zasymulowałem noc, czyli jest przedział czasowy ustawiony w określonej godzinie oraz dodatkowo czujka zmierzchu jest w tym momencie zakryta, żeby symulowała noc. I takie lampki nam się zapalają tylko w nocy oraz wtedy, kiedy nie ma prądu. Dodatkowym gadżetem jest podłączenie oświetlenia nocnego, czyli tego przypodłogowego, i możemy to wysterować na przykład oświetlenie schody. Tutaj oświetlenie schody i to oświetlenie schody wygląda w ten sposób. Tak. Taki mały gadżet. Dodatkowo zastosowaliśmy sterownik Ampio. Jeżeli te światła, ja je pozwolę wyłączyć, jeżeli wejdziemy w pole widzenia tej czujki w nocy, to te światełka nam się zaświecą w taki sposób charakterystyczny rozjaśniania lub ściemniania. Tak? Jeżeli wyłączymy, to proszę zobaczyć, one się wyłączyły, ściemniają, a jak załączymy, nie załączyłem. Jak załączymy, to nie ma tego efektu mocnego rozświetlenia, tylko jest efekt takiego przyjemnego rozjaśnienia i po przejściu, po około 20 sekundach, po przejściu te światła nam się gaszą. O, tu można zobaczyć na korytarzu, jak ładnie nam się rozświetla. Wyłączamy, to nam się one tak lekko będą przyciemniać. Tak? Lub załączamy. Tutaj jest inny czas podany przy załączeniu, bo załączenie musi być szybkie. Natomiast to wyłączenie jest wyłączeniem nieco opóźnionym, żeby ten przyjemny taki był efekt wygaszenia. Jest to bardzo fajny efekt. Nie mamy tego efektu klikania przekaźników, jak kupujemy jakieś tanie czujniki ruchu. To nam realizuje już sterownik, który zaraz Wam pokażę na rozdzielni elektrycznej. Tak? Także tak to wygląda w efekcie końcowym. I te czujniki załączają się w określonym czasie. Możemy sobie je pojedynczo wyłączyć. Jakbyśmy robili jakąś imprezkę, to możemy sobie włączyć, żeby fajnie wyglądały. Ale głównym, no, oczywiście wszystkie też wyłączamy, ale głównym ich zadaniem jest rozświetlenie podłogi w nocy, kiedy chodzimy po schodach, wtedy kiedy chodzimy po korytarzu. Tak? Oprócz tego w całym systemie mamy możliwości sterowania roletami. Rolety albo w całym domu, albo rolety tylko i wyłącznie w salonie. I możemy taki efekt rolet podzielić. Akurat tutaj podzieliliśmy sobie to na górę, dół, góra, prawo, lewo i dół, lewy, prawy również. Oraz rolety wszystkie. Za chwilę zobaczymy, jak to działa i za chwilę jeszcze pokażę, jak taki sterownik Ampio działa na aplikacji, bo sam satel nie umożliwia otwierania i zamykania lamelek, tylko rolety. A do lamelek potrzebujemy dodatkowy sterownik, który umożliwia nie dość, że otworzenie rolety i zamknięcie tej rolety, to jeszcze możemy manipulować samym kątem lamelki po to, żeby ją ustawić, żeby był przyjemny klimat. Tak? Jeżeli słońce nam za mocno świeci, to nie musimy zamykać całkowicie rolety, jak to jest w tradycyjnych roletach opuszczanych, ale możemy zmieniać tylko kąt lamelki, gdzie to światło będzie odpowiednio padało pod odpowiednim kątem i wtedy będzie tak przyjemnie. Również tyczy się to w przypadku nagrzewania domu. Lamelki są pod tym kątem nieco lepsze. Dają nam światło, a nie przegrzewamy dom. Dobra, to co? Uruchamiamy lamelki. Kolejną funkcją którą można wykorzystać w systemie Ampio, jest minimalizacja włączników. Minimalizacja włączników umożliwia nam sterowanie jednym włącznikiem wieloma obwodami elektrycznymi lub wieloma roletami lub grupami rolet. Tutaj zaprezentuję, w całym salonie mamy tylko i wyłącznie jeden włącznik do rolet, oprócz naszego panelu satela, na którym też możemy zaprogramować grupy. Ale na jednym włączniku pokażę, jak to wygląda.
Tutaj mamy ramkę z włącznikami. System jest zaprogramowany w taki sposób, że jeżeli pojedynczo nacisnę przycisk rolety w dół, to zdefiniowaliśmy z klientem część rolet, które chciałby, żeby po jednym przyciśnięciu nam te rolety, te lamelki się zamykały. Tak? Jeżeli przyciśniemy odwrotnie, to oczywiście w tym momencie jakby mamy efekt odwrotny. Natomiast jeżeli przytrzymamy dłużej ten przycisk, tak, to w tym momencie możemy już zaprogramować zupełnie inną grupę rolet. W tym przypadku są to dodatkowe okna. Czyli pojedynczy przycisk krótki uruchamia nam jedną funkcję, a pojedynczy przycisk przytrzymany, tak, może nam uruchomić zupełnie inną funkcję. Tak? Dodatkowo, jak widzicie, tutaj jest wejście na taras, który jeszcze nie jest zakończony. I czasami zdarza się tak, że klient potrzebuje wyjść na taras, ale nie otwierając tym przyciskiem, który jest najbliżej wyjścia, rolety, która zasłania drzwi balkonowe. Aby to zrobić, rozwiązaliśmy to w ten sposób, że same drzwi od balkonu możemy otwierać podwójnym double clickiem. Czyli klikamy podwójnym double clickiem i w tym momencie nam się otwierają lub zamykają akurat ta roleta odpowiedzialna tylko za te drzwi. Tak, a inne, jak widać, stoją, nie ma tutaj otwarcia. Dzięki temu na jednym włączniku możemy otwierać i zamykać dowolną grupę rolet. Możemy tych kombinacji sobie tworzyć ile chcemy. Oczywiście pytanie, kto to zapamięta. Ale jeżeli w domu ustalimy jakąś zasadę, że pojedynczy klik to będzie uruchomienie, otwarcie rolety, podwójny klik to będzie na przykład zamienicie wszystkich rolet, tak, to w tym momencie możemy za pomocą właściwie jednego włącznika sterować wieloma rzeczami. Także polecam rozwiązanie Ampio. Jest to bardzo, bardzo takie przejrzyste i dzięki temu mamy pewną automatykę i nowoczesne rozwiązania u nas w domu i nie musimy robić jakiejś takiej linii włączników, tak jak to się robiło dotychczas, gdzie przy każdej rolecie musimy sterować włącznikami otwórz, zamknij. Tak. Dobra, kolejna rzecz to aplikacja, taka wiążąca cały system Ampio. Aplikacje na rolety dostarcza nam sam producent Ampio. Aplikacja się nazywa Ampio Uni. I tutaj akurat w tej konfiguracji mamy tylko i wyłącznie rolety. Nie mamy tutaj zrobionego oświetlenia. Klient się zdecydował na Ampio z tego względu, że możemy na takiej aplikacji poniekąd sterować każdą z rolet niezależnie, ale nie tylko góra-dół. Zobaczcie, tu mamy na przykład las-środek. Jeżeli naciśniemy las-środek, tak, to w tym momencie tam środkowa roleta poszła nam na dół, tak? Ale samo przyciśnięcie lub zatrzymanie takiej rolety to nie wszystko. Również aplikacja pokazuje nam stan w tym momencie, w którym miejscu jest ta roleta, ile procent na dół. Możemy zdefiniować też naszą roletę, na ile procent chcemy, żeby taką roletę opuścić. Tak? Możemy zdefiniować, przerwać jakby opuszczanie takiej rolety i zdefiniować kierunek lamelki. Tak? Będzie to widać dość dobrze, jak sobie taką roletę opuścimy. Zobaczcie, mamy opuszczoną ją na tyle. I teraz chcemy na przykład zmienić kąt lamelki na 50%. Czyli zaznaczamy 50%. Automatycznie roleta, gdzie to było? O, przepraszam, 50% to nie będzie widać przy tym efekcie, ale załóżmy 85, tak? I w tym momencie ta roleta od razu nam poszła na te 85. Pozwolę sobie tak nie od razu ustawię obraz na roletę, żeby można było widać, jak steruję. Teraz zaznaczam otwarcie na 95, tak? Nie widać, bo już było 85, to jest mała różnica. A teraz zamkniemy lamelkę na 10 stopni, tak? 10%. Możemy ustawić sobie całą grupę rolet, w której wybierzemy w jednym miejscu, ile stopni ma się dana lamelka otworzyć. Tak?
możemy niezależnie każdą ruletę ustawić w innym kierunku, tak? Czyli na przykład tą sobie opuścimy, tą sobie opuścimy. I w międzyczasie, jak one nam zjadą, będzie można na tej aplikacji taki myk z ustawieniami kątami lamelek. Zobaczcie, każda ruleta, raz środek, mamy kąt padania lamelki i mamy poziom w procentach, jak ona wysoko i jak nisko musi być. Oprócz tego mamy przyciski takiego szybkiego załączenia, na przykład tutaj mamy kuchnia. Jeżeli naciśniemy kuchnia, to w tym momencie cała ruleta idzie nam na dół, tak? Ale jeżeli uznamy, że to jest akurat wysokość, która nas interesuje, po prostu naciskamy pauzę, tak? I w tym momencie ruleta się nam zatrzymuje, tak? I w tym momencie też również możemy w tej kuchni sobie manewrować jeszcze tą naszą kątem padania lamelki. O, i w tym momencie widzimy, że kuchnia jest otworzona na dany moment. Jest troszeczkę w tym zabawy i przyjemności w regulacji. Możemy również połączyć te wszystkie rolety w dane sceny, które możemy sobie utworzyć. Scena to jest zaprogramowana jakaś konkretna pozycja, która nas interesuje. I w tej pozycji ustawiamy scenę, którą możemy na przykład ustawić o jakiejś godzinie, która ma się załączyć w danym momencie. Także Ampio naprawdę ma dużo możliwości. Oczywiście to wszystko, co mówię, jest zarządzane z aplikacji. Teraz to pokazuję na tablecie, na aplikacji mobilnej. Natomiast z telefonu, czy też z tabletu, czy też z komputera można tym zarządzać bez żadnego większego problemu. Działa również przez chmurę, więc nie trzeba konfigurować żadnych jakichś dodatkowych portów, stałych IP adresów, nie jest to nam potrzebne. Działa bardzo szybko. Popatrzcie, ile tu mamy rolet. Mamy jeszcze zrobioną tutaj grupę, salon parter, w której możemy zamknąć cały parter i w tym momencie nam się po naciśnięciu zamyka dokładnie cały parter. Także w tym przypadku łączymy satela razem ze sterownikami Ampio, ale tylko po to, ponieważ mamy system lamelkowy, który umożliwia nam uchylanie i otwieranie rolet. W przypadku zwykłych rolet nie jest potrzebny sterownik dedykowany Ampio, bo sam satel sobie z tym poradzi. Teraz pokażę, jak ta cała aparatura wygląda od strony kuchni, czyli gdzie są rozdzielnie i jak wygląda cała rozdzielnia automatyki naszej, czyli tej Ampio wraz z satelem. Skrzynka elektryków jeszcze nie dokończona, ponieważ dom jest w budowie, więc tutaj jeszcze jakieś ustalenia elektryczne następują z inwestorem. Nasza skrzynka Bielak Systemy, w której mamy całą aparaturę Ampio. Jak to wygląda w środku? Od góry sterowniki Ampio, 6 sterowników Ampio, które sterują roletami. Maksymalnie 6 takich sterowników obsłuży 24 rolety. Do tego zasilacz, który pilnuje nam podświetlania tych lampek przypodłogowych. Moduł, który jest odpowiedzialny za rozświetlanie i ściemnianie LEDów. Moduł komunikacyjny, który rozmawia sobie z satelem, czyli stany czujek są przekazywane na tym module. I główny serwer Ampio, który realizuje nam aplikację mobilną i również jakieś sceny, strefy itd. Na dole mamy zasilacz, który dodatkowo jest wykorzystywane jako bufor na przyszłe moduły satelowe. I tu jest moduł satelowy, który to jest INT-ORS, który w tej chwili realizuje nam kilka obwodów oświetleniowych zewnętrznych sterowanych z tabletu. W środku jest jeszcze bufor akumulator i miejsce na kolejne moduły, ponieważ będziemy tutaj realizować jeszcze oświetlenie
ogrodowe i obwody elektryczne, mówię tu o nawadnianiu, podświetleniu basenu i tak dalej. I to będzie już realizowane nie za pomocą ampio, tylko za pomocą satela. Dalej, centrala Integra 256+, to jest nasze serce systemu, jeśli chodzi o Integrę. Tu panowie z ochrony się podłączyli swoją antenką. Tu jest dodatkowa skrzynka, w której mamy multiswitcha i multiswitcha do telewizji naziemnej i satelitarnej. Panowie chyba jeszcze się tu podłączali z internetem, jak dobrze pamiętam, ze światłowodem. A tutaj jest główna nasza skrzynka multimedialna, w której mamy zrealizowaną całą sieć w obiekcie, monitoring, kontrolery UNIFI do sieci bezprzewodowej Wi-Fi. I tutaj, chyba tutaj wchodzi światłowód, jak dobrze pamiętam, mamy, widzicie, CCTV, sieć LAN, switch LAN, tam jeszcze jest chyba monitoring w środku, jeszcze parę rzeczy, nie? Przy projekcie pierwszym, jak projektowaliśmy, zaprojektowaliśmy skrzynkę rakową 6U, ale jak widać 6U na taki dom już jest za mała. Wcisnęliśmy to oczywiście do środka, wygląda to dosyć ładnie, natomiast można było to zaprojektować w nieco większej skrzynce. Generalnie zlokalizowane jest to w taki sposób. Myślę, że jest dość takie przejrzyste i w miarę schludnie to wykonane. Więc tak, ta cała automatyka docelowo może wyglądać u Państwa w domu, jeżeli zdecydujecie się na nasze rozwiązania. Witajcie ponownie. Zdjęcia, które oglądaliście przed chwilą, to zlepek różnych nagrań, które były realizowane i nagrywane w kolejnych etapach inwestycji. Inwestycja, którą widzieliście, to była inwestycja, która trwała średnio około 2 lat. Rozpoczęta była z naszej strony na zasadzie projektu, a następnie podzielona na kilka etapów. Pierwszy z nich to był projekt, umówienie z klientem, co dokładnie chce, jakiego rodzaju funkcjonalność, na co ma ochotę, żebyśmy zrealizowali, czy to będzie oświetlenie, czy to będzie tylko i wyłącznie sterowanie roletami, czy tylko system alarmowy, czy tylko monitoring. Potem pojawiły się pytania, jak to wszystko zintegrować razem. W międzyczasie zmiana z rolet na system lamelkowy, czyli po zaakceptowaniu projektu zostały ustalone jakieś założenia i przystąpiliśmy do pracy. Prace polegały na położeniu okablowania, następnie długo, długo nic, ponieważ etap budowy musiał się rozwinąć na tyle, żeby można było montować sprzęt. Kolejnym etapem był właśnie montaż sprzętu, a po montażu sprzętu była konfiguracja i programowanie według ustaleń z klientem. Natomiast po konfiguracji przystąpiliśmy do integracji aplikacji. Jeśli chodzi o sterowanie rolet, była to Ampio Uni. Jeśli chodzi o sterowanie systemem alarmowym, był to Integra Control marki Satel. Na samym końcu nastąpiło szkolenie oraz odbiory. Taka inwestycja również może być wyposażona i ona również była wyposażona w dodatkowy domofon, czy tam wideodomofon, kontrolę dostępu, otwieranie domu na kod, otwieranie domu i sterowanie różnymi elementami, które widzieliście na tych filmach, za pomocą aplikacji mobilnych, za pomocą właśnie tabletu lub za pomocą, kiedy na przykład internet zawiedzie, systemów SMS. Co można jeszcze powiedzieć o takim systemie? Na pewno taki system łączy wszystkie różne technologie w jedną całość. Nie jest to poszczególne rozwiązania różnych producentów, tylko łączymy tutaj akurat w tym przypadku Ampio i Satela. Tak jak w naszych wcześniejszych filmach i realizacjach.
I teraz, jeżeli jesteście zainteresowani takimi rozwiązaniami, inteligentnym domem, automatyką, która umożliwi, ulepszy, polepszy komfort życia w waszym domu obecnym lub nowo budowanym lub tym, o którym marzycie i jeszcze nie powstał, zapraszamy do kontaktu. Dzwońcie do nas na numery, które są na naszych stronach bielaksystem.pl, na Facebooku. Pomożemy, przygotujemy projekt. Jesteśmy w stanie wykonać realizację według Państwa potrzeb, nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego, ale również w większej części Polski. Zapraszam do kontaktu i zapraszam na nasz kanał, na oglądanie naszych filmów. Będziemy coraz częściej starać się prezentować nowe rozwiązania, takie, które wymyśliliśmy, projektujemy i takie, które przede wszystkim zdają egzamin w codziennym życiu, a nie tylko i wyłącznie pokazują nowości, które w większości się mogą nie przydać. Także zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia w następnych filmach.